Cześć wam wszystkim, witam was w kolejnym odcinku, może nie w kolejnym odcinku, może w kolejnej prezentacji. W kolejnej prezentacji modelu, bo dzisiaj mamy część drugą modelu Helios, bo obiecaliśmy wam pewne testy i te testy się odbyły. Ja tutaj sobie na nie spoglądam, wy będziecie je widzieć po mojej lewej stronie. Myślę, że podczas całego filmu będzie to sobie w pętli leciało, jak ten model się sprawuje. Testował go Jarek Poniatowski na torze SMK w Szczecinie, więc były dobre warunki, trochę piaszczyście, no i mniej więcej opowiemy wam troszeczkę jak to wszystko wygląda, co ja myślę mniej więcej o tym modelu. A tutaj ze mną mam jakby starszego brata tego modelu, czyli wersję spalinową, którą wam rozpakujemy, pokażemy wam jak wygląda wersja spalinowa i powiem wam jeszcze parę takich rzeczy ode mnie. Tak, dzisiaj nie ma ze mną Bartka, czyli JRC Majstra. Niestety nie mógł. Dużo pracy, zresztą my też. W weekend zawody XRS Poland, ostatnia runda, potem otwarcie sezonu, więc kupa roboty, ale znaleźliśmy dla was chwilkę czasu, więc omówmy najpierw może tego Fluxa, Heliosa tak zwanego, czyli elektryczny model. Tak jak zobaczycie, ja tutaj będę sobie spoglądał na laptopa, a wy będziecie filmik widzieć po mojej lewej, więc tak jak widzicie, ten model naprawdę daje radę na torze. Jest i parę kraks, bo to też jest ważne, tak jak się model zachowuje po upadkach. Druga sprawa, Jarek jest dobrym kierowcą, bardzo ma sporo sukcesów, głównie w Niemczech, tam bardzo dużo jeździli. Więc no w jego rękach ten model naprawdę daje radę. On oczywiście zrobił parę takich rzeczy, które pewnie nam zdradzi, bo spróbujemy zadzwonić do Jarka i zapytać się go, jak widział mniej więcej całe te testy. Natomiast to za chwilę. No według mojej opinii model daje radę. Ma jeszcze sporo, może nie sporo, ale ma parę elementów, które trzeba poprawić w tym modelu. Natomiast może tak, zaczniemy od powiedzmy negatywnych rzeczy. Tak, lepiej od negatywnych, zakończmy na pozytywnych. Z negatywnych rzeczy, z tego co widzę, no to na pewno jeszcze model nie ma dobrze zrobionych amortyzatorów. Jarek na pewno je, z tego co wiem, Jarek założył tuningowe, ponieważ jest oczywiście cała gama, jak do większości modeli, jest cała gama części tuningowych. W związku z tym Jarek tutaj używał już aluminiowych amortyzatorów. Wiadomo, tor po zimie, bardzo sypki, niewyrównany, więc też nie ma co tutaj patrzeć, czy te kółka są perfekcyjne, czy nie. Ale dla większości z was na pewno będą to dobre okrążenia i generalnie będziecie mogli sobie zobaczyć, jak on sobie daje radę. Więc trochę pracy nad amortyzatorami. Z tego co wiem, Jarek chyba zmienił serwo, ale postaramy się go o to zapytać, co on tam pozmieniał. Natomiast w ogólnym rozliczeniu ten model naprawdę dobrze wygląda na torze i naprawdę może być konkurencyjny do innych modeli typu klasycznych, sportowych i tak dalej. Jest parę fajnych zwolnionych ujęć, sobie będziecie oglądać. Ten model naprawdę widać jak się cały zachowuje. Natomiast wracając do jakby pozytywnych rzeczy, to elektronika. Widać, że tutaj w tej elektronice niczego nie brakuje, czyli silnik, regulator. Naprawdę ten model się zbiera. Ja sobie tutaj jeszcze raz odtworzę całą playlistę. On sobie tutaj, ja akurat mam na ujęciu, jak fajnie pokonuje tak zwaną tarkę, albo double-double, albo triple-double. Tak to się nazywa, tak jest na torze. Fajnie wygląda tutaj zachowanie tego modelu, więc jest jeszcze troszeczkę pracy, na pewno Jarek to zrobi i ogólne wrażenie jest w porządku, tak? Powiedzmy, że model jest wart swojej ceny.
Tak bym to nazwał, prawda? Nie jest to model pro super zawodniczy i nie kosztuje 3 razy więcej czy 2 razy więcej, bo tak potrafią kosztować przy takich jakichś topowym osprzęcie. Natomiast jest to, powiedzmy, model pół RTR i można śmiało powiedzieć, że daje radę na torze i na pewno Jarek pokaże na otwartych mistrzostwach Szczecina już w ostatni weekend kwietnia. Więc oczywiście my też tam będziemy, oczywiście arcymeister powinien tam być, całą relację zrobimy, pewnie jakieś finały będą nagrane, więc sobie to zobaczycie. Wiecie co, mam też taki pomysł, żeby zadzwonić do Jarka, więc ja spróbuję tutaj mój telefon dostać od naszego kamerzysty Mateusza, dzięki. No i zobaczymy, czy będę miał w ogóle zasięg, bo oczywiście tutaj skąd nagrywam, tego zasięgu za bardzo nie ma, ale zobaczymy, no może coś się uda. Jeżeli już coś będzie tutaj, jakiego to spróbujemy to nagrać, nie? Więc to się tam łączy, a w międzyczasie spróbuję Wam pokazać, jak wygląda spalina. Siłanko Jareczku, powiedz mi, proszę. Cześć. Mam nadzieję, że to się jakoś tam sensownie nagra, ale powiedziałbyś mi, bo my tutaj omawiamy ten filmik, omawiamy te Twoje kółka. Wiadomo, tor był sypki, to tak nie dało się za bardzo modelu przewidzieć, no bo tor po zimie, jeszcze sporo pracy. Ale powiedz jak na przykład elektronika, czy brakowało mocy w tej elektronice, czy nie? Czy to wszystko się zachowało jakoś sensownie? Regulator jest zupełnie wystarczający. Ma 100 amper mocy. Aha. Można normalnie podłączać do niego pakiet 4S. Jest w pełni programowalny. Mhm. Tryby pracy przód, tył, z hamulcem, z hamulca. Tak jak każdy normalny, profesjonalny regulator. Więc mocy zupełnie wystarczająco. Silnik jest dosyć mocny z dołu, on ma 2000 kV, ale ma naprawdę spory zapas mocy z dołu, dało się to odczuć. Sądzę, że elektronika będzie naprawdę nawet dla bardziej wymagających osób zupełnie wystarczająca. A powiedz mi, robiłeś coś z serwem? Czy to serwo oryginalne zostawiłeś, czy wymieniłeś sobie na jakieś mocniejsze? Ja serwomechanizm akurat założyłem swój. Aha. Ale... Właśnie, jak oceniasz... Przetestowałem swój serwomechanizm, który miałem wcześniej w modelu, ten oryginalny. Mhm. I myślę, że on również będzie zupełnie wystarczający dla osób, którzy nie będą mieli czegoś mocniejszego, lepszego. Tak? Uważam, że to serwo fabryczne jest przemyślane na tyle, że ono bez problemu sobie poradzi ze skrętem i na bardziej przyczepnych torach. Mhm, dobra, a powiedz mi, czy ty dużo części tuningowych zakładałeś do tego modelu? Jeśli tak, to jakie? Jedynymi częściami, które zostały założone, to były aluminiowe amortyzatory. Aha. Modela oczywiście. Żadnej, tak. nie tam jakaś inna firma, tylko fabryczne modele przeznaczone konkretnie pod ten model. Aha, czyli fabryczne amortyzatory przeznaczone do tego modelu jako... Tak. Dobra. Tak. Czyli tak, spręży nie ruszałeś, olej, no wiadomo, przy takim torze to ciężko stwierdzić, czy te one dobrze pracowały, czy nie, bo to jest jeszcze kupa roboty, ale czy co, po takim zabiegu uważasz, że ten model już tam po jakichś drobnych niuansach setupowych tak zwanych, czyli co, dokładniejszy olej, inne ustawienie amortyzatorów, troszeczkę i tak dalej, to powinno dać dobrą? Po wyjęciu z pudełka zainstalowałem akumulator, serwomechanizm i odbiornik z nadajnikiem, tak? Aha. Założyłem koła odpowiednie na nasz tor i pojechałem. No i tutaj mamy efekt. Oglądamy sobie właśnie, jak to jeździło. Żadnego pochylenia amortyzatorów, żadnego oleju w dyferencjale, czy w amortyzatorach, żadnego pochylenia kół, czy innych tam pochyleń, tak, do dostępnych ustawień. Zupełnie nic. Model wyjęty z pudełka, założony akumulator, odbiornik serwo i pojechałem.
Dobra, dobra. Dobrze, słuchaj, taką szybką opinię chcieliśmy od Ciebie uzyskać. Pozdrawiamy Cię serdecznie, dzięki. Ja również. Także to był Jarosław Poniatowski, tester modelu Helios Flux. Pozdrawiamy serdecznie, a my wracamy dalej do programu, także do zobaczenia, cześć. Dzięki również i widzimy się w ostatni weekend w Szczecinie, na otwarciu Kiszącach Szczecina. Tak jest. Sezon letni offroad. Tak jest, do zobaczenia, cześć, cześć, hej. Pozdro, hej. Dobra, to był Jarek Poniatowski, nasz przyjaciel ze Szczecina. Także mieliśmy tutaj taką szybciutką konferencję. Mam nadzieję, że w miarę sensownie będzie ten dźwięk słychać. Więc to był taki pierwszy test, no i zobaczymy. Także słuchajcie, ten modelik, te testy, to wszystko sobie tam będzie lecieć w tle. A tymczasem chciałem Wam przedstawić jakby spalinowy model tego naszego Heliosa Fluxa. Więc jest nim Acel Offroad Nitro Budgie 4-Wheel Drive. Więc pokażę Wam, jak to wygląda. Wiadomo, pudełko już było otwierane. Gdzieś tutaj ono chyba tam wypadły gdzieś jakieś zawleczki, więc to odłożymy. Tutaj instrukcja, takie rzeczy, no to już pokazywaliśmy. To jest jak w każdym modelu, ja Wam chcę po prostu pokazać, jak tutaj ten model wygląda spalinowy, w jakiej podstawowej wersji. Więc tak. Tak wygląda ten modelik. Proszę bardzo. Twardy jest. Twarde amortyzatory. To tak na początku, co zauważyłem. Wysoko postawiona buda, więc tak zwany downforce i stabilność będzie dobra przy wolniejszych prędkościach. Przy szybszych prędkościach myślę, że to też nie będzie najgorszy zabieg. Jak zobaczyliście w takim pierwszym rzucie oka, to od poprzedniego modelu on się różni tym, że tutaj są inne koła. Ale inne koła są nie dlatego, że on wychodzi na innych kołach, spalinowy i elektryczny, tylko dlatego, że jakby RC Trax ma w ofercie dwa rodzaje kół, prawda? Ponieważ jedni, którzy wolą jeździć na torze, używają pełnych felg i troszeczkę większej mieszanki, troszeczkę inaczej to wygląda, a osoby, które kupują modele, czy to jest model elektryczny, czy to jest model spalinowy, używają tych modeli do tak zwanego bashingu, więc jeżdżenia trochę po kostce, trochę po trawie, trochę gdzieś tam po jakimś nierównym terenie, gdzieś na otwartym terenie, więc na przykład wolą wtedy, bardziej to jest zabieg taki estetyczny, tak, ale to jest wasza opinia, wasza w cudzysłowie sprawa. I niektórzy lubią po prostu felgi, tak, więc felgi tego typu, więc jeżeli pójdziecie do sklepu, czy zamówicie sobie, to będziecie mogli sobie tak naprawdę wybrać, w której wersji chcecie ten model, podoba Wam się w takiej, bierzecie w takiej. Tutaj mamy troszeczkę twardszą gumę, tak, więc ona na tej kostce, na tym wszystkich będzie trochę dłużej się ścierała, ale na twardej nawierzchni nie będzie miała dobrej przyczepności. Na twardej nawierzchni musi być jakby przeciwstawna rzecz, więc musi być w miarę miękki bieżnik. Także jeżeli zamierzacie jeździć na torze i w miejscach takich troszeczkę bardziej sportowych, to serdecznie Wam polecam wybranie tego modelu, czy też innego, no ale omawiamy tutaj w tym momencie tego, także pozdrawiamy RC Traxa. Polecam Wam z tymi kółeczkami, tak? Natomiast jeżeli chcecie sobie do jazdy takiej pod domem, gdzieś tam w dzikim terenie i podobają Wam się takie felgi, też kiedyś na początku jak zaczynałem, no to też właśnie patrzyłem, o jaka ładna felga, no teraz już troszeczkę inaczej na to patrzę. To bierzemy z felgami, prawda? I teraz tak, moje osobiste zdanie na temat, powiedzmy, tych dwóch wersji. Wersji elektrycznej, którą omawialiśmy przed chwilą i w poprzedniej części, i wersji spalinowej, którą chcę Wam tutaj zaprezentować. Nie będziemy robić testów tego modelu spalinowego, ponieważ to wiąże się jakby z kolejną rzeczą, którą chcę Wam przekazać. Chcę Wam przekazać, że jeżeli zaczynacie swoją przygodę z modelarstwem i podoba Wam się model spalinowy tylko dlatego, że jest głośny i macie sentyment do silników, bo lubicie, jak ten silnik warczy, w cudzysłowie jest to trochę bardziej męskie i tak dalej, to nie kupujcie. Jeżeli tylko z tych względów, to nie kupujcie silników nitro tego typu. Kupcie sobie ten sam model w wersji elektrycznej,
I pojeździcie. Nauczycie się jazdy, pojeździć, opanujcie model, zobaczcie, co tam można poustawiać, jak ustawić setup i tak dalej. Nauczcie się wszystkiego naokoło i na samym końcu skoncentrujcie się na silniku tak naprawdę. I w momencie, kiedy będziecie rzeczywiście przekonani do tego, że wiemy już coś na temat silnika spalinowego, albo jesteśmy przynajmniej mentalnie przygotowani na to, żeby zacząć przygodę z silnikiem nitro, to wtedy sobie wybierzcie na przykład taki model, prawda? On tutaj ma szarpankę, wiadomo, jest oczywiście do tego modelu jest jakiś tam zestaw jeszcze pewnie startowy. Ja zaraz zdejmę obudowę i pokażę Wam, jak wygląda w środku. Natomiast to jest takie moje osobiste przesłanie, że lepiej jest zacząć taką przygodę z modelami elektrycznymi i wtedy uczymy się całej zasady działania tego zawieszenia, ustawiania kątów, rozbieżności, zbieżności kół, tak? Całej pracy zawieszenia i tak zwanego setupu. I dopiero jeżeli już opanujemy te rzeczy, będziemy wiedzieli, jak mniej więcej opony dobrać i tak dalej, to wtedy powinniśmy sobie zacząć przygodę z silnikiem spalinowym, ponieważ jest to taka, troszeczkę jest to klasa królewska. Wiadomo, zawsze będzie więcej kierowców modeli elektrycznych. Zawsze, no może nie zawsze, ale no już od jakiegoś czasu te silniki elektryczne mają lepsze osiągi, bardziej liniową moc. Silniki spalinowe, wiadomo, oni muszą się wkręcić na obroty i dopiero gdzieś tam wyżej tych obrotów one mają pełną moc. No ale bardzo dużo, ja również, bardzo dużo osób lubi po prostu warkot tych silników i całe zabiegi naokoło, no, że jest kierowca, że jest mechanik na dole lub dwóch mechaników, zjeżdża się na tangowanie, finał nie trwa 10 minut, tylko 45 lub pół godziny lub niekiedy godzinę, tak? Ale ja mówię tutaj w przypadku zawodów. Jeżeli jeździmy gdzieś pod domem, pod blokiem, na łące, w polu i tak dalej, no to wtedy bierzemy sobie taki model z silnikiem elektrycznym lub, tak jak powiedziałem wcześniej, jeżeli jesteście mentalnie przygotowani i macie jakąkolwiek podstawową wiedzę, możecie zacząć przygodę z silnikami spalinowymi. One są po prostu bardzo wrażliwe na zmianę temperatury, na zmianę mieszanki paliwa. Trzeba to wszystko sobie przynajmniej pooglądać, trochę filmików takich instruktażowych. No, ja nie uważam się za dobrego tunera silniku, w związku z tym ja nie za bardzo wam aż tak pomogę, jeśli chodzi o ustawianie. Ja na przykład znam kolegów, którzy mnie ustawiają silniki typu, no nie wiem, Igor Goderski ostatnio gdzieś w Niemczech mi pomagał ustawiać silnik. Mateusz Dudzic bardzo dobrze się zna na silnikach, tak? Jeszcze mogę wymieniać cały szereg innych chłopaków, zawodników, którzy gdzieś się na tym znają i wiedzą, co z tymi silnikami robić. Natomiast ja osobiście do pewnego momentu potrafię, od pewnego momentu, jak już coś jest nie tak, no ciężko mi potem to odkryć, więc no mniej więcej taką pomoc możecie ode mnie uzyskać, przynajmniej merytoryczną. Więc słuchajcie, zerknijmy do środka, jak on wygląda, prawda? Pineczki tutaj na boczek. Myk. Ja sobie tak od swojej strony wezmę. Ja jeszcze pierwszy raz ściągam tutaj obudowę i nie wiem, czy się gdzieś tutaj jeszcze nie zahaczę. Wiadomo, o, rura wydechowa tutaj. Dobra, mamy budę. Obudówka. Bardzo przyjemna. Dobrze zrobiona. Ten Lexan nawet taki nie najgorszy. Klasyczny Lexan, tak? Nie ma co tutaj gadać. Mamy filtr powietrza. On jest, słuchajcie, on jest suchy, więc trzeba go naoliwić, nasmarować, tak jak w normalnych jakby takich kładach czy takich jakichś motorach też ten filtr musi gdzieś tam w niektórych wersjach być nasmarowany. Więc tak, model na pierwszy rzut oka, ja go widzę, słuchajcie, pierwszy raz. Naprawdę nie otwierałem tego pudełka, w sensie nie ściągałem obudowy, nie widziałem, co jest w środku. Ja się wcale nie przygotowałem się może no, merytorycznie, ale tak samo dla mnie, jak i dla Was jest to pierwszy raz, kiedy widzimy ten model tutaj w tej wersji i to naprawdę nie wygląda źle. Słuchajcie, no wiadomo, plastikowe orczyki, plastikowe serwa. Tak jak Jarek Wam mówił, serwa są tego samego typu, tak? Więc
Warto mieć w przypadku spaliny, warto mieć dwa zamienne serwa i to na pewno z metalowymi zębami. Warto mieć serwo skrętu więcej kilo, serwo hamulca gazu troszeczkę mniej może mieć, więc tutaj takie przeciążenia nie następują. No wiadomo, hamulce tarczowe, w miarę ostre, można powiedzieć, zależy od serwa i też od ustawienia tych hamulców. Silniczek, tutaj gaźnik, tak jak wygląda, o, pyk. W ten sposób to sobie pracuje. Fajnie, wiecie co, fajnie jest rozwiązane tutaj te tak zwane, nie wiem czy widzicie, tak zwane błotniki tu w środku w modelu. Błotniki, one się przydają, nie wiem czy tutaj widzicie, o tutaj są takie błotniczki. One są nad tarczami hamulcowymi i nad centralnym dyferencjałem. Dlaczego uważam, że to jest fajne? Uważam, że to jest fajne, ponieważ rozpędzony smar, błoto, piach, wszystko, widzicie, to się wbija po prostu tutaj w ten filtr. Filtr oczywiście należy bardzo często zmieniać, tak? Czyli mniej więcej maksymalnie godzinę łącznej jazdy modelem i zmieniamy filtr, w zależności czy jest bardzo brudny czy nie. Z takim filtrem na pewno w instrukcji w takim modelu sobie przeczytacie, ale najpierw troszeczkę bardziej jakby smarujemy specjalnym płynem do filtrów, tutaj ten wewnętrzny, i troszeczkę mniej smarujemy ten wewnętrzny, tak? To polega na tym, że wrzucamy to w reklamówkę, najpierw jeden zalewamy i tak no, miażdżymy go, gnieciemy w tej folice i on tam się jakby nasancza, więc mniej więcej takie zabiegi należy robić. Godzina, nie więcej. Dlaczego godzina? Godzinę trwa finomistrzostw świata i na pewno więcej niż godzinę nie powinno się jeździć. Natomiast to, co zalecają bardzo profesjonalni kierowcy, i czy to jest silnik RTR, które są z reguły, wiadomo, tańsze, trochę gorszej jakości, troszeczkę inaczej się kręcą. Oni zalecają co 15 minut zmieniać filtr w zależności od nawierzchni i jakości powietrza, w którym jeździmy, tak? Jeżeli jest powietrze wilgotne, to ten tak zwany pył, piach, brud, on będzie będzie go mniej, tak? No bo on będzie gdzieś przy ziemi. Ale jeżeli jeździmy w warunkach takich, jakie widzimy na filmiku, na których jeździł Jarek, to naprawdę 15 minut do 20 minut max, jeżeli macie możliwość, wyłączyć model, dać chwilę. Te filtry są bardzo niedrogie i nawet nie zalecam ich czyścić. Kupujemy paczkę filtrów, jeżeli ktoś ma jakieś, nie wiem, no teraz wiadomo, są osoby, które z Chin zamawiają mnóstwo rzeczy, to kupić sobie jak najwięcej filtrów paliwa, znaczy filtrów powietrza. Wymieniamy co 15 minut, wyrzucamy, zakładamy nowy filtr. Można czyścić te filtry płyn do naczyń, myjemy tak jak gąbkę normalną, czyścimy, suszymy. Natomiast tak jak już ktoś inny mi tłumaczył, zawsze gdzieś tam jakiś pyłek, jakieś tam ziarenko, coś tam się znajdzie w tym filtrze, nie do końca go zawsze wyczyścimy tak jak jest to nowy filtr i to wtedy trafia przez gaźnik, trafia do tłoka i no jest to bardzo, są to bardzo wrażliwe silniki, więc mogą takie rzeczy no, nieciekawe zrobić, tak? Dalej, no bo powiedziałem wam już tutaj troszeczkę takich, nawet się trochę rozgadałem, nie ma Bartka, nie ma mi kto przerywać, ale w sumie nie ma też kto na inne rzeczy zwracać uwagi, więc tak, sprzęgło, no pewnie jest tutaj w porządku, tutaj to wszystko wygląda bardzo dobrze, tak, zobaczcie, bardzo fajnie zrobiony bak, pach, wszystko, dobra sprężyna, naprawdę dobra, dobrze ten baczek dociska. Ścianka, która powoduje, że jak wlewamy paliwo, to nam tutaj ono nie ucieka, gdzieś nie wpada nam tutaj w tą stronę. Rura wydechowa, no jest to standardowa rura wydechowa do silników RTR tak zwanych, tak? Więc nie ma się co spodziewać, ona jest troszeczkę głośna, troszeczkę taki ma metaliczny dźwięk, bym powiedział. Tutaj wkładamy pakiety, zobaczymy jak to wygląda, czy może jest tutaj pakiet, ale nie sądzę, ale dlaczego miałbym nie otworzyć, no to jest właśnie unboxing. Zobaczmy,
Może jest jakiś pakiecik, a może go nie ma. Nie ma pakietu, ale jest za to koszyczek na 4 baterie, tak? 4 baterie, zasilanie 6 V. Taki koszyczek mamy w środku. To podłączamy sobie tutaj do tego kabelka, który pewnie przechodzi tutaj przez model do włącznika, który mamy tutaj. Pyk, pyk. Tak? I dalej tutaj do odbiornika. Odbiornik mocujemy swój, w związku z tym zakładam, że tutaj odbiornika nie ma. I też chyba nie ma... Tak, tutaj mamy na 4 śrubki, więc tam w środku będą tylko kable od serw i kabel zasilający. To, co Wam bym z takim czymś radził, to w najprostszej wersji, wiadomo, 4 paluszki i jeździmy. Ale te 4 paluszki, te serwa bardzo szybko zjedzą. Więc kolejna rzecz jest to kupienie baterii akumulatorków paluszków, czyli AA, tak zwanych. Oczywiście z jak największą pojemnością, z jakąś dobrą ładowarką do tego, żeby je w miarę szybko naładować. I to jest wersja druga, prawda? I wtedy już troszeczkę dłużej sobie pojeździmy tym modelem. Wersja trzecia, oczywiście odstawiamy to, kupujemy sobie akumulatorek. Najlepiej w tej wersji, no lipo Wam nie powiem, że akumulatorek lipo będzie dobry, ponieważ to będzie troszeczkę za duże napięcie, a zakładam, że serwa tutaj oryginalnie są 6-voltowe. W związku z tym dobry NIMH o jak największej pojemności i wkładamy tutaj. Ten case jest dość spory, więc ten NIMH naprawdę może mieć niezłą wydajność i to powinno nam sprawić, że będziemy mieli troszeczkę fajniej zabawy. Ale wiadomo, tak jak jest to w modelach elektrycznych, czy w spalinowych, czy w czymkolwiek, co jest zasilane elektrycznymi bateriami, warto jest mieć kilka sztuk, tak? Więc warto jest mieć 2 sztuki minimum, czyli jedną sobie podłączymy, niech się naładuje. Ona wystarczy nam pewnie na około godzinki takiej jazdy. Pytanie jest takie, czy wtedy taki silnik po iluś tam litrach paliwa będzie działał tyle samo, tak? Pokażę Wam jeszcze jeden taki zabieg, który warto robić silnikiem i to na pewno mu pomoże, nie zaszkodzi, a jeżeli już omawiamy model spalinowy, to warto na to zwrócić uwagę. Mianowicie tak zwany after run oil. To jest olej, jeżeli jeździmy weekendowo i na tydzień czasu gdzieś ten model on sobie zostaje, to warto po pierwsze usunąć z niego paliwo, czyli odkręcamy świece. Ja Wam pokażę, ja wymontowałem sobie oczywiście mój model zawodniczy. Nie, ja wszystko mam. Mój model zawodniczy, on jest rozebrany, przygotowany do wstępnego czyszczenia. I teraz tak, taki olejek, tutaj Mateuszek zrobi na niego zbliżenie. Teoretycznie taki olej, tak? After Run Oil, ważne to jest. No ja mam tutaj swój model, swój silnik po jeździe. Jest to silnik FX-K302. Jak widzicie, zobaczcie. Zobaczcie, co się dzieje z filtrem po 30 minutach jazdy na torze. To jest filtr zdjęty. Tak? Widzicie? Macie to? Mateusz, masz to? Widzicie, jaki on jest brudny? I teraz, gdyby nie te dwie warstwy, które ja tutaj mam, wiadomo, bierzemy tak i to jest tylko wierzchnia warstwa. Pod spodem zobaczcie, on jest czyściutki. Widzicie? Wszystko jest czyste, ale to wcale nie znaczy, że część z tego nie dostała się już do tego wewnętrznego filtra i jeżeli bym jeszcze dłużej pojeździł, to ciekawe, czy się nie zasało. Oczywiście ten silnik ma jakąś tolerancję na takie sytuacje, więc to nie jest tak, że ten silnik, nie wiadomo, dotkniesz go delikatnie i on się od razu psuje. Ale im lepiej będziemy serwisować silnik, cały model, warto gdzieś go przeczyścić zawsze kompresorkiem, to wtedy będzie nam dłużej służył, tak? Ale mówię, silniki spalinowe są już dla osób, które są mentalnie nastawione na to, mają wyższą cierpliwość. I teraz tak, taki after run oil, nie lejemy do gaźnika tego oleju, to jest dosłownie parę kropel. Odkręcamy sobie, ja już sobie wcześniej delikatnie odkręciłem, bardzo, bardzo mocno. Odkręcamy sobie świecę, wyciągamy świecę, widzicie, ona jest już, ta świeca jest, tutaj pewnie i tak nie zobaczycie. Ona jest już troszkę dobrze tak przykopcona, ale ona cały czas działa. To jest pierwsza świeca. Ja od momentu, kiedy wystartowałem ten model, przejeździłem tym modelem już ponad 1,5 godziny.
czyli w zasadzie no, prawie 3,5 litra paliwa. Zostało mi naprawdę z 5-litrowej banki, którą gdzieś tam we wcześniejszych filmikach wam pokazywałem, że mi zostało niewiele. A ta świeca dalej działa, dalej jest sprawna. I teraz tak, bierzemy sobie kilka kropelek, sprawdzamy jak tutaj ten tłoczek nasz wygląda. No, on jest bardzo ładnie okopcony, tak, więc sobie sprawdzimy. Bierzemy go sobie tutaj na dół, stawiamy, wlewamy dosłownie raz, dwa, trzy, cztery, z 5 kropelek takich. No i co, parę razy sobie to trzeba obrócić. Tak? No i co? I wtedy ten silnik, on sobie może jakby leżakować przez jakiś czas, prawda? Jest w miarę dobrze zakonserwowany. Tam się tam żadna rdza nie dostanie. Też ma jakiś smar. Więc serdecznie wam polecam takie coś w zestawie, żebyście mogli się tym silnikiem w miarę dobrze opiekować. Ale tak jak powiedziałem, spaliny są już dla osób, które mają ochotę, są nastawione na to, żeby dobrze sobie tym pojeździć, mają jakąkolwiek wiedzę na ten temat. Oczywiście my też służymy jakąś pomocą, sklep serwis zawsze służy pomocą, ale sklep serwis nigdy nie będzie z wami jeździł pod domem i nie będzie cały czas obok was, żeby wam mówić, a dobra, teraz zrób to, nie, tutaj to wam nie poszło. Więc musicie mieć dużo swojej wiedzy. Także model jakościowo jest identyczny jak model elektryczny. Ten Helios i wytrzymałościowo też na pewno daje sobie tak samo radę jak model elektryczny. Oba modele występują w takich samych wersjach z kołami, tak? Więc wy sobie wybierzecie z czym, w jakiej wersji chcecie. Do obu modeli są części tuningowe. Więc jeżeli byście mieli ochotę coś sobie stuningować, to wszystko jest do nich dostępne. Warto się zapytać RC Trax, co oni wam polecają. I co? Dzięki za oglądanie. Zapraszam was serdecznie na ostatni weekend kwietnia, 28-29 kwietnia. Otwarte Mistrzostwa Szczecina, bardzo fajne zawody otwierające sezon, także wpadajcie serdecznie tam popatrzeć, pooglądać, pojeździć, pościgać się. A jeżeli obejrzycie ten filmik jeszcze przed 14-15 kwietnia, to zapraszam was serdecznie na XRS Poland, finał halowych zawodów u nas w Łodzi. Więc jak wolicie, jak chcecie, zapraszamy was serdecznie, oglądajcie nas, subskrybujcie, podajcie dalej, reklamujcie. Także dzięki serdeczne. Do zobaczenia. Cześć wam.